Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na mecz Ligi Mistrzów UEFA Champions League Young Boys kontra RB Lipsk. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 19 września o godzinie 18:45. Na stadionie Stadion Van Kolp w Brno, a transmisja będzie na Polsat Sport Premium 2, więc na pewno będzie ciekawie, to będzie wyglądać. Dobrze, tylko ustawimy sobie stadion, na pewno nie na PSV, no bo tak średnio. Żeby tu krali. Dobra, niech na tym stadionie zagrają, niech będzie. No oczywiście Young Boys nie ma swojego stadionu, ale no. Jakoś to się uda. Dobrze, to bez przedłużania gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Witamy wszystkich zgromadzonych przed telewizorami, wszystkich, którzy czekają na ten dzisiejszy mecz na stadionie The Hawthorns. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Startuje najlepsza liga świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Young Boys Brno zmierzy się z RB Lipsk. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z drugą linią ułożoną w rąk. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania, a jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obrony. A oto skład RB Lipsk. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Dani Olmo. Nkunku! I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Zachęcam państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Prowadzą zatem 1-0. Christopher Nkunku.
Nkunku dostaje piłkę. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększyliby przewagę. Tak, groźnie uderzył. Zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Elia. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Christopher Nkunku. A teraz zrobił to, co było trzeba. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Olmo. Dobra decyzja, udane przejście. Panie Olmo powinien to wykorzystać. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Na 11 metr z rogu. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Christopher Nkunku. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przelobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się. Na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Elia. Wypuścił go. Będzie groźnie. Kunku. Dani Olmo. Piłkę dostaje Dominik Szoboszlaj. Prowadzi piłkę do środka pola. Chyba będzie gol! Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i koniec pierwszej połowy spotkania. RB Lipsk prowadzi Young Boys 1-0. No, powinni trafić więcej, bo bardziej tutaj cisnęli rywala. No, ale zobaczymy, jak tutaj w drugiej połowie się tu postarają. Zrobimy sobie zmiany, a co tam. Forsberg wejdzie sobie. I Klosterman. Nie, a już brak linii zmian. No dobrze, to nie będzie grał Klosterman, tak to. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Elia może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Za chwilę wznowią z autu. Dobra piłka na dojście. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner.
stawiają na krótkie rozegranie. Tak, można się było tego spodziewać. Sędzia dyktuje rzut karny, a to oznacza, że będą mieli okazję do wyrównania. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Wojna nerwów, szansa na wyrównanie. Nic z tego, proszę Państwa, broni karnego. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie ma problemów z tą piłką. Tomku, przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie, jeśli chcą tu wywalczyć choćby remis. Na razie mogą się cieszyć, że przegrywają tylko jednym golem. Znowu tracą piłkę. Schodź do osi boiska. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Wrzuca piłkę przed bramkę, ale zagrożenie wciąż jest duże. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Samy. Elia. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Piłkarze RB Lipsk mają teraz sporo miejsca. Werner! Tak! Przeciwny zespół się gubi. Trzeba było go punktować. Podwojenie przewagi. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. No to mamy 2-0. Złapią kontakt. Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasyka. A zatem mamy wynik 2-1. Decyduje się na indywidualny rajd. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Same. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Piłka wychodzi za bramkę, co oznacza rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Werner podaje, obrońcy muszą uważać. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo 3 punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu. No cóż, było widać w grze dobre momenty, ale na pewno można było oczekiwać większego wkładu w grę. I koniec pierwszej,
Przepraszam bardzo, koniec meczu tego spotkania. RB Lipsk pokonuje Young Boys 2-1. No i zdobywają tutaj te 3 punkty. No zobaczymy, jak będzie na żywo. Jestem tego sam ciekaw. Oczywiście wpadajcie na kanały Jakubiksa, Christianix Games i Wojtasa Vlog. Linki w opisie będziecie mieli. Bo oczywiście też nagrywają bardzo ciekawe materiały. No Jakubiks nagrywa też Ligę Mistrzów, więc wpadajcie. No jest oczywiście fanem też Borussii Dortmund, bo dlatego żeby PSG przegrał i żeby wygrała Borussia, więc no miejmy nadzieję, ale no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze, to by na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć.